Nie wiem, czy wam opowiadałem, ale są takie sytuacje, kiedy człowiek chciałby coś osiągnąć. Na przykład nauczyć się pływać. Wiecie, że to jest możliwe? Żeby się nauczyć pływać, najprościej jest mieć A. basen, B. wodę w basenie, C. kostium kąpielowy. No i D. wejść do tego basenu. Istnieje również inna możliwość, tak zwana teoretyczna. Czyli teoretycznie czytam podręcznik do pływania, jak się pływa, no i trenuję na sucho, bez A basenu, bez B wody i bez C kostiumu kąpielowego. Jak uważacie, która metoda jest skuteczniejsza? Przyznam, że nie znam nikogo, kto by metodą B nauczył się pływać. Do basenu należy wejść. Po co to mówię? Gdyż zdarza się czasami, że przyjdzie ktoś, wyciągnie receptę i mówi: to lekarstwo nie działa. Ja mówię: ale skąd wiesz, że nie działa? Połknąłeś? Wykupiłeś? Mówi: no jak to, no ty mi to przepisałeś. Kochani, to mi się zdarzyło właśnie dnia wczorajszego. Przyszedł do mnie klient, który dostał 4 zadania i przyszedł do mnie po tygodniu z informacją, że nic nie osiągnął. Nic nie osiągnął, a on tak dobrze chciał. A ja się zapytałem, które z tych 4 zadań nie podziałało? Które z tych 4 czynności nie podziałało? Zrobiłeś czynność 1, zrobiłeś czynność 2, zrobiłeś czynność 3, zrobiłeś czynność 4, która nie zadziałała? On mówi: żadna. Mówię: jak to żadna? W ogóle w 10% żadnej nie zrobiłem. Kochani, jeżeli dostajesz jakąś radę, jakieś proste zadanie do wykonania i tego nie robisz, to nie przychodź potem do mnie z pretensją, że to, co ja ci radzę, nie działa. Bo to, co nie działa, to jest twój umysł. Twój umysł nie działa i nie zadziała, jeżeli nie wejdziesz do basenu i nie zamoczysz torsu, to w życiu nie nauczysz się pływać. Jeżeli nie spróbujesz, to nigdy się nie dowiesz. Jeżeli nie spróbujesz smaku kumpła, to nigdy nie dowiesz, jak kumpła smakuje. Nie będziesz w stanie opowiedzieć nawet sobie, jaki ma smak. Dlatego, drogie, miłe, serdeczne panie, ja wiem, że te ćwiczenia, które wam daję, nie działają, jak ich nie wykonujecie. Natomiast w 100% działają, jak je wykonacie. Drogie poćwiczanki, do was, mówię, do was, do was, do was. I nie liczcie na to, że ja potem będę się tłumaczył, że wy nie osiągnąłeś się sukcesu. Dostajesz proste zadania, prosto je wykonujesz i wcale nie wiadomo skąd efekty same przyjdą, ale receptę to należy wykupić, a lekarstwo połknąć. Inaczej nie działa. I jak tam jest napisane 3 razy dziennie, to nie raz w tygodniu 21 pastylek, tylko 3 razy dziennie po jednej. Rozumiesz?
To znaczy, że od ciebie zależy, czy ty chcesz z lekarza zrobić idiotę, czy po prostu chcesz osiągnąć sukces. Jak chcesz, to ja ci gwarantuję. To jest tak proste. Nie, to jest dużo prostsze, niż ci się wydaje.